byłam pierwszą osobą w historii Eurowizji, która wystąpiła na wózku. Taka zmiana z dziewczyny bardzo atrakcyjnej, która... Proszę cię. Miałam taki zamysł, żeby pisać sama, ale nie mogłam się zebrać długo do tego i wreszcie stwierdziłam, że jednak chyba łatwiej będzie zebrać te wszystkie informacje, bo nasza współpraca głównie polegała na tym, że Kasia mnie przepytywała po prostu, po czym spisywała. Wyciągała ze mnie czasem rzeczy, które gdzieś ja sama już dawno pochowałam głęboko bardzo w swojej podświadomości i które mi się wydawały nieciekawe, chociażby gdzieś tam jakieś wspomnienia z dzieciństwa. Mówię, kto to będzie chciał czytać, to takie nudne jest. Niezmiernie się cieszę, że mogłam być gościem setnego odcinka. To jest dla mnie duże wyróżnienie. No i kibicuję życzę kolejnych odcinków, kibicuję bardzo, bo to jest świetny, bardzo ważny program.